Tak, zrobiłem kawałek, którego tekstem są hejterskie komentarze z moich kanałów Fox Gotuje oraz Alkoholowy One One. Dzisiaj wam trochę opowiem na temat powstawania tego kawałka. Ale masz głos kupiający, kiedy słyszę, jak wymawiasz te angielskie nazwy. Siemka, siemka. Dzisiejszy odcinek będzie wyglądał nieco inaczej, bo zajmiemy się piosenką, którą stworzyłem z komentarzy hejterskich wokół Alkoholowy One One oraz Fox Gotuje. Skąd taki pomysł? Szczerze mówiąc, to nie wiem, po prostu wpadłem któregoś na to, że potrzebuję inspiracji do kawałka i coś pomyślałem sobie, a może by tak przejrzeć komentarze, bo czasami są tak kreatywne i okazało się, że wyszło to nawet nieźle. Na pewno wielu z was teraz się zastanawia, jak duży hejt dotyka kanału, przecież nie ma aż tego tak dużo. Wystarczy, że przeczytam wam ostatnich 5 komentarzy. Teraz wszedłem w powiadomienia Instagrama odnośnie moich komentarzy, także proszę bardzo, z góry. Drażni, bo jest sztuczny i wymuszony, to ciasto to faktycznie porażka, idiota zwykły, przecież takie same składniki są w burgerach, inny sos, co jedynie. Tak jakby mnie zawsze zastanawia najbardziej w hejterskich komentarzach, że ludzie się przypierają do mnie, kiedy ja robię na przykład gotowy przepis jakiś, który istnieje, nie wiem, od 100 lat. Na przykład jak te frytki z maka czy coś i ludzie piszą to tak jakby z wyrzutem do mnie, że ja to wrzuciłem, no nie? Jakby to była moja wina, że to powstało. Kolejny. Jak słyszę jego głos sztuczny taki, że zaraz ma się zesrać, to co dostaje, a gotuje jeszcze gorzej. No wiecie, wystarczy włosy przefarbować i macie od razu gotowy materiał na kolejną piosenkę. Także dobra, przechodzimy do technicznych rzeczy, przechodzimy do komentarzy i do ich wyboru. Proces wyszukiwania komentarzy nie był skomplikowany, po prostu wchodziłem w randomowe filmiki i patrzyłem w komentarze, potem trochę filtrowałem po nazwie na YouTubie, bo to są komentarze z wszystkich trzech platform, z TikToka, z YouTube'a i z Instagrama. I po prostu jak coś mi się zawiesiło na oku, że się nadaje, to sobie zostawiałem. Na przykład tutaj było spoko, ale głos w nagraniu jakby akurat co innego robił. No takie powiedziałbym średnie jeszcze. Już coś ma jakiś potencjał, ale nie było zbyt chwytliwe, więc poszedłem dalej. Słowniku, no tak jak widzicie, tego jest dużo. Smaszowany to ty jesteś w głowie. Arabiata może co? Ty kiedyś pracowałeś w jakiejś kuchni bez mikrofalówki. Także, ale głos przechlany, jest trochę tego. Finalnie wybrałem, pokażę wam, które. Finalnie poszedł ten na start. Ale beka, koleś nagrał jak robi jaśnicę, to jest chyba moje ulubione. No po prostu boki zrywać. Masz głos jak beton. Pięknie siadło, jeśli chodzi o melodię. Lektor spali, podejrzewam, że chodziło mu o świętej pamięci Tomasza Knapika, który się pojawiał gościnnie też i on miał mega niski głos faktycznie. I może się faktycznie komuś kojarzyć z p***em, aczkolwiek tutaj myślę, że strzelał po prostu tak jak mu szło. Co mu do głowy przyszło, to tak sobie pisał, nie? Ale jakoś szukam tego, próbuję wyszukać sensu w tym, kiedy słyszę, jak wymawiasz angielskie nazwy. Porównując Makowicza do tego Farmazona, pokazujesz, jakie masz pojęcie na ten temat. To akurat była odpowiedź na inny komentarz. Ktoś napisał, że Makowicz, nie pamiętam, czy Makowicz by się mógł ode mnie uczyć, czy że jestem lepszy od Makowicza. No jakby też nie uważam, że jestem lepszy od Makowicza. Ale no, w każdym razie taka była odpowiedź. Mojo srejo, amerykanizację. No. Najpierw gość się czepia, że nie umiem po polsku, a sam później robi jakieś dziwne słowo, które nie istnieje. Weź ten akcent, bo brzmi jak gówno. Okej, wszystko okej, ale czemu mówisz, jakbyś robił kupę? No i to jest całe kombo, także przejdźmy teraz do studia, zrobimy muzykę, a potem klip. Jest 21 kwietnia, wstałem o 6, mamy 7 coś, 7.54 teraz. Jestem tutaj od godziny w studiu i dzisiaj tak w skrócie pokażę wam, jak się robi taki kawałek. Jak mniej więcej przebiega proces pracy w studiu. Dzisiaj będę wbijał gitary, bas i wokale. Bębny wbije mój kolega Bolo w Warszawie do całości. Także będzie wesoło, tym bardziej, że mam poprawiane palce. Dłonie nie są do końca sprawne aktualnie. Ale zobaczymy, damy radę, myślę. A tak wygląda moje studio, pracownia, jak zwał, tak zwał. W domu mam studio, w którym miksuję wszystko i tak dalej, a tutaj mam, to jest takie studio typowo pod projekty, gdzie siedzimy z artystami, nagrywamy przez tą szybę wokale. Akurat w tym momencie mikrofon jest z tej strony, bo będę sam siebie nagrywał, więc wygodnie mi będzie tutaj w fotelu, siedząc przy kompie. Jak widzicie, są kompresory, są fajne preampy, także będzie git. Lecimy. To jest Fernandez Revival z lat 90. Mocno go zmodyfikowałem, wymieniłem korpus, elektronika została, mostek został, hardware cały został i troszkę go zmodyfikowałem. To są SCN-y, Fendery, to jest Seymour chyba SH4 bodajże. To jest bas firmy Greco, zanim go przejął Fender z lat 80. z Japonii. Bardzo fajna sztuka mi się trafiła kiedyś. To jest gitara Zoelixa, która nie mam pojęcia jakiej jest marki, kupiłem ją za 100 zł tylko po to, żeby wpakować z tamtego błękitnego Fernandesa system sustainerowy, czyli taki do piszczenia gitarą. Kiedyś wam pokażę, na czym to polega. A tu jest Run Telecaster, mój customowy, którego używam od wielu lat. Olsztyńska
manufaktura robiąca gitary, a właściwie olsztyński lutnik Darek, który robił dla death metalowców głównie gitary, a ja akurat zrobiłem sobie taki wynalazek. To jest w ogóle korpus z lat 90. z gitary Mansfeld, też polskiej, a cała reszta jest robiona już przez Darka, włącznie z gryfem i wszystko, cała reszta. Tylko pokrętła zostały i te przełączniki ze starej gitary. Mikrofon to Golden Age Premier 251, czyli taka klon słynnego telefonka na Elan LAM251, który tam powstał około 60-70 lat temu mniej więcej. Sporo pieniędzy kosztuje oryginał, bardzo ciężko też dostać, więc zwłaszcza te vintage'owe stare. A to jest sztuka 5 razy tańsza mniej więcej od oryginału, wykonywana przez szwedzką firmę właśnie Golden Age Premier. Dobra, sesja wygląda tak, że mam tutaj demo, które zrobiłem kilka dni temu, a właściwie robiłem je przez jakiś miesiąc z różnymi tam podejściami po kilkanaście minut, czasami po kilka godzin, zależy. Mamy tutaj gitę główną. Na razie wokale wyłączam i skupimy się na gitarach. Tu mamy, aktualnie bas jest z MIDI w 100%, więc trzeba wbić żywy. W tym celu muszę wziąć gitarę basową i ją wbić na żywo, żeby nie było. Dobra, teraz trzeba wykminić, jakie podejście, bo tutaj grałem rzadziej, czyli na takim half tempie. Zagrać dwa razy gęściej, a bębny będą grały dwa razy rzadziej. I to fajny klimat powinien zrobić, że jednocześnie się wydaje, że tempo jest szybkie, a będzie tak naprawdę wolniejsze. Dołożymy jeszcze tambury na refrenie pod spodem, tak żeby trochę Don Wasyla wprowadzić do klimatu. Dobra, jedziemy. Plan był taki, że miałem zrobić ten kawałek w stylu trochę jak Florida w wersji punk rockowej, czyli takie lekkie, a jednocześnie gitarowe. Ale jak z biegiem czasu wyszło mi, że jednak bardziej pop-punkowy ten numer będzie szybszy, gęstszy i bardziej taki rytmiczny, więc wychodzę z założenia, że i tak ma mi się przede wszystkim podobać to, co robię, więc nie będę uszczęśliwiał na siłę innych. Jeżeli komuś się spodoba, to fajnie, jeżeli się nie spodoba, no to trudno. Jedziemy dalej. Rzecz, czyli kliny. Chyba każdego wkurzają, bo to im bardziej się spinasz, żeby je dobrze zagrać, tym gorzej to wychodzi. Także klik i próbujemy. Dobra, gity wbite wszystkie, także bierzemy się za wokale. Ale masz głos kurwiający, kiedy słyszę, jak wymawiasz te angielskie nazwy. Porównując Makłowicza do tego Farmazona, pokazujesz, jakie masz pojęcie. Ja pierdolę, że takie rzeczy ludzie piszą. Dobra, idziemy dalej. Dobra, to teraz przejdźmy do klipu. Z takich technicznych rzeczy wszystko jest montowane w Premierze, tak samo jak odcinki. Klip był kręcony w studiu 5 u znajomego w Lublinie. Przy okazji kręcenia teledysku do kawałka z Sobotą, z Loką i z Fabiszem pomyślałem, że wykorzystam to studio i sobie skorzystam z infrastruktury, która tam była, i nagrałem swoje ujęcia od razu właśnie tutaj, te muzyczne. A całą resztę ujęć robiłem, wszystko robiłem w domu, u mnie w kuchni, także pewnie kuchnię poznajecie. Zdecydowanie z całego klipu najciekawszym jest moim zdaniem ujęcie z frytkami, które zrobiłem bardzo prosto, nagrywając najpierw siebie śpiewającego na tle frytek. Przy okazji jeszcze szybko powiem, dlaczego obraz jest taki spłaszczony, bo nagrywałem na obiektywie anamorficznym, który nagrywa w ten sposób, potem się to ściaśnia w Premierze i obraz jest mega szeroki. Dzięki temu są takie fajne niebieskie flary, jak się przepali, ale to tak technicznie tylko przy okazji. Więc mamy takie frytki, chyba 4 worki poszły mrożonych, podgrzałem je lekko, żeby nie były całkiem blade, wysypałem, zaśpiewałem, a następnie przesuwałem po kolei do każdej pozycji frytki, robiłem sobie taką stop klatkę. I później kopiując to wszystko, mieliście taki efekt, jak tu widzicie, że wyglądało, jakbym leżał na ogromnej ilości frytek. Kolejne ciekawe ujęcie to naczosy oraz te właśnie wspomniane płatki. Pokażę wam na stopklatkach, bo sesja ledwo działa. Zarówno płatki, jak i ujęcie z naczosami, które jest chyba tutaj pod koniec, robiłem na tej samej zasadzie, czyli brałem na nagranie z gitarą, albo czyli kładłem się na podłodze, albo siadałem na tle koca i to wyglądało tak. Tu oczywiście można by to było lepiej doświetlić i tak dalej, ale ze względu na czas ograniczony zrobiłem to na szybko, bo i tak później AI wyciął mi piękny z tego green screen
postprodukcji zrobiłem takim pluginem i to dzięki temu wywaliło całkowicie tło, bardzo ładnie skluczowało i miałem elegancko piękne tło do tego. Tutaj przygotowywałem też, tu jest ujęcie jak przerabiać głos, taki inside joke. Przygotowywałem też jedzenie, takie ujęcia właśnie z jedzenia, z kanapek, drinków. Robiłem taki tiki koktajl, żeby też jakoś tam urozmaicić ten obrazek ładnie. No i mam nadzieję, że wyszło fajnie, ale to sami dajcie znać, jak wam się podoba. Tak to wyglądało mniej więcej od kuchni. Mam nadzieję, że klip się podoba i że was troszkę chociaż rozbawił. Ja już wróciłem do pracy, nagrywam z powrotem przepisy dla was. Już niedługo kolejne fajne rzeczy na YouTubie, także zapraszam do zobaczyska. Siemanko.